Marysia ma 80-stronicowy zeszyt. Podzieliła swoje pisanie na rodzaje literackie. Właściwie to bardziej gatunki literackie, a nawet podgatunki, ale to jest zadanie z matematyki, więc nazewnictwem literackim nie będziemy się aż tak przejmować. I narysowała wykres dotyczący zapisanych stron. Ile w zeszycie Marysi zostało niezapisanych stron? Na tym wykresie obrazkowym widzimy wszystkie strony, które Marysia dotychczas zapisała w swoim zeszycie. Ale pytanie brzmi. Ile zostało niezapisanych stron w zeszycie Marysi? Żeby to obliczyć, musimy wiedzieć, ile jest wszystkich stron. Tutaj mamy tę informację. Jej zeszyt ma 80 stron, i od tej liczby odejmiemy liczbę stron, które Marysia dotychczas zapisała. Wtedy otrzymamy liczbę stron, które zostały niezapisane. Skąd możemy się dowiedzieć, ile stron dotychczas Marysia w swoim zeszycie zapisała? Spróbujmy odczytać te informacje z wykresu. Tutaj u góry wykresu mamy jednostkę, która na tym wykresie została zastosowana. Wiemy, że taki jeden obrazek reprezentuje dwie zapisane strony. Liczba stron, na których Marysia pisała wiersze, to dwie strony, tutaj kolejne dwie strony, czyli razem cztery strony poświęcone napisaniu wierszy pisała też artykuły. 2, 4, 6, 8, 10 stron poświęciła na artykuły. Na opowiadania poświęciła 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 stron. Listy zapisała na 2, 4, 6, 8 stronach, i pamiętnik to 2, 4, 6, 8, 10, 12 stron. Te wszystkie liczby określają liczbę wszystkich stron, które Marysia dotychczas zapisała. Jeżeli te wszystkie liczby dodamy, 4 strony z wierszami, 10 stron z artykułami i tak dalej, to otrzymamy liczbę wszystkich zapisanych stron. Będziemy mogli tę liczbę wpisać tutaj, a po odjęciu od 80 otrzymamy odpowiedź. 4 strony z wierszami plus 10 stron z artykułami plus 14 z opowiadaniami, jeszcze 8 z listami i 12 stron pamiętnika. Teraz dodajemy, najpierw dodajmy jedności, 2 jedności plus 8 jedności to 10 jedności, plus 4 to 14, plus 0 to 14 i plus 4 jedności to 18 jedności. Plus dodajmy teraz dziesiątki, 1 dziesiątka plus 1 dziesiątka to 2 dziesiątki, czyli 20, plus jeszcze 1 dziesiątka to 3 dziesiątki, czyli 30. 18 dodać 30 równa się 48. Marysia zapisała dotychczas 48 stron. Jeżeli odejmiemy teraz te 48 stron od wszystkich 80, to dowiemy się, ile stron niezapisanych zostało. Można to zrobić na parę sposobów. Możemy na przykład od 48 liczyć w górę aż do 80. Otrzymamy różnicę pomiędzy tymi dwoma liczbami. Od 48 do 50 mamy dwie strony, od 50 do 80 mamy 30 stron. Razem 32 strony. W zeszycie Marysi zostały jeszcze 32 niezapisane strony.